W dzisiejszym filmie na moim drugim kanale zagramy w gierkę, w którą w sumie sporo czasu nie grałem, a tutaj naprawdę dużo update'ów się pojawiło, czyli Head Punch Simulator, no czyli po prostu gierko drogska. No i pierwsza rzecz to event z okazji miliona i to tak naprawdę nie jest ostatni update. Jakby przetestujemy sobie wszystko, ja trochę w tą gierkę nie grałem, wejdźmy sobie do tego eventu tutaj, czy w ogóle tu mogę wejść. Za ile to w ogóle jest to jajko? Za 10 milionów winów, no to dużo powiem wam. Tutaj jaki w ogóle jest mnożnik? Mnożnik raz 20 tutaj jest. Zobaczmy ile tu siły farmimy. Giga dużo się tutaj siły farmi. Od razu mamy zaraz jakiś bilion siły. Czy za to w ogóle możemy sobie kolejnego rebirfa zrobić? Do rebirfa potrzebuję 20 bilionów, no to w sumie dużo. Dobra, to w takim razie musimy nafarmić sobie winów, więc ja żeby nafarmić winy, to musimy sobie mapki odblokować, bo jakby ja robiłem rebirfy, a więc dobra, odblokowywuję sobie wszystko do nowego wardu, no bo tutaj jak widzicie w tym drugim wardzie jest trochę mapek. Musimy dojść dzisiaj do ostatniej mapki, mam nadzieję, że nam się uda. Tu jeszcze w ogóle możemy sobie spinę zagranić, tego spina dodali chyba też niedawno. Zobaczmy, co nam ciekawego tutaj wyleci, jakaś podka, pet czy coś takiego. 15 tysięcy winów, no to najsłabsza nagroda nam wyleciała. Dobra, farmię te winy, żeby do drugiego wardu wrócić, bo też widziałem dodali jakieś ruby pety, a więc kolejną jakość po tych diamentowych. I w ogóle tu u góry też jakąś ciekawą rzecz zauważyłem, to są jakieś cegły. Za te cegły chyba się jakąś siłę dostaje. Tutaj mamy jakąś siłę x10, raz to już się nabiło, nie wiem, czy gdzieś to mi dodało, czy jak to działa. Dobra, ale mamy tutaj jeszcze 11 bilionów, a więc możemy sobie tu pójść, zobaczmy jak to tu wygląda. Gdzie oni w ogóle tą maszynkę ruby dodali? Czy ona jest gdzieś na jakiejś dalszej mapce, czy jak to działa? Gdzieś pewnie tam na końcu jest, no jakby tutaj jest na tym wardzie trochę mapek do odblokowania, ale w sumie skoro mamy 11 bilionów, to możemy pójść sobie te eventowe jajka pootwierać, bo one na pewno są dobre. Wróćmy się na pierwszy world właśnie to pootwierać w sumie, tylko zobaczmy jak indeks w ogóle mój wygląda. 33 pety mam na 100, no to jeszcze trochę mi brakuje. Nie chcę się w to bawić, odbierzmy sobie tutaj skrzynkę w sumie grupową, tu dostaliśmy podwójne winy. I w sumie, skoro tutaj odebraliśmy skrzynkę, to na spawnie pewnie jeszcze jest do odebrania. Nie pamiętam, czy była na spawnie skrzynka, czy nie była. Była skrzynka. A więc sobie tą skrzynkę oczywiście odbierzmy. No i też dostaliśmy w sumie powera. No to to słaba nagroda. Tutaj w ogóle jakiś mega OP pet jest. Galaxy Beast. Ciekawe w sumie. W ogóle jak topka wygląda? Czy tutaj w topce są jacyś Polacy? Tutaj Total Power Leon top 1 jest. Rebirfy Kamil. I tutaj u innej jest jakiś Ronaldo. A więc dużo Polaków w sumie tutaj w tą gierkę sobie pyka. Dobra, ale pójdźmy tutaj właśnie na ten event i pootwierajmy może trochę jajka. Jakby zbyt dużo ich nie otworzymy, bo 10 milionów jajko kosztuje. Chociaż nie, w sumie sporo. Otworzymy tego. Niech mi to dropi w sumie w taki sposób, żeby zostawiało tylko te pety. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyleci. W ogóle, czy mamy boosta na laka? Może jakiegoś boosta na laka bym odpalił. Na laka nie mamy, ale możemy sobie kupić. Dobra, to kupmy sobie jednego boosta na laka. I pootwierajmy sobie z lakiem. Może akurat coś ciekawego nam wyleci, bo tam na dalszych mapkach będzie potrzeba dużo winów, jeżeli chcemy wszystko dzisiaj odblokować. Dobra, i w sumie wiem, jak działa ta siła raz 10. Tutaj to się ładuje gdzieś tak na minutę. Zobaczcie, że przez nie wiem ile tu łącznie raz 10 siła jest. I teraz na nowo musicie to nabić. I jak się nabije na nowo, to znowu wtedy tutaj będzie siła raz 10. Jakby szkoda, że to się skończyło w sumie. Ale no dobra, już wiem w jaki sposób to działa, to trzeba pilnować tego. I jak to się pojawi, to trzeba wtedy nabijać na worku siłę. I jeszcze trochę mi zostało do otworzenia. Jak na razie trafiliśmy w sumie dwie takie legendy, które są naprawdę mocne. Dużo lepsze są niż moje pety. Dobra, ale niech to jeszcze trochę się pootwiera, bo potrzebujemy dużo powera. I przy okazji będę pilnował tego tutaj. Dobra, trochę jeszcze potwierałem te jajka. Zobaczmy, czy coś mi wyleciał. Mityka mi teraz wyleciał. Dobra, to ten mityk będzie już na pewno giga mocny. Zobaczmy, ile ten mityk daje. 180 tysięcy, to powiem wam, że dużo więcej niż moje pety. Ile w ogóle ich jest? 6700 tylko tych mityków jest. No to w sumie niedużo. Ile normalnych mi petów wyleciało? No tych mi sporo wyleciało. Dobra, idę wszystkie je przerobić, bo zaraz znowu będzie tutaj ten event. Na razy 10 powera. I w sumie wrócimy na ten event sobie tutaj. I zobaczymy jak to wtedy będzie wyglądać, no bo teraz nasz team dosyć mocno poprawiliśmy. Tylko kurczę, szybko trzeba to przerobić, bo ten event dosłownie za chwilę będzie. Tutaj te wszystkie pety trzeba poprzerabiać. Dobra, wszystko poprzerabiałem. Zobaczmy, czy zmieni nam się team. No praktycznie się nie zmienił. Te pety musiałbym przerobić na to całe ruby. I dopiero wtedy może by coś się zmieniło. Dobra, jeszcze tutaj w sumie pomogę rozwalać te ściany, żeby szybciej jakby ten event nabić. Nabijmy trochę tak, żeby się szybciej to rozpoczęło, bo jakby jedna cegła to po prostu jedna rozwalona ściana. Dobra, zostało 5 ostatnich cegieł, już 4. Idziemy na worek tutaj razy 20 i zobaczymy ile uda nam się nabić. Dobra, dwie cegły. Dobra, i mamy 1000 cegieł i przez minutę to trwa. Zobaczymy ile nabijemy tego, no bo jak widzicie tutaj mega dużo leci. Myślę, że z kilka rebirfów tak naprawdę zrobimy za to. Moglibyśmy zrobić, bo zobaczcie, że teraz już mamy na jednego rebirfa i prawie zaraz będzie na drugiego. No ten event jest mocny, powiem wam. Dobra, i po minucie nabiję 142 biliony siły. W sumie nie wiem, czy to dużo. Jak ja kończyłem gierkę, to to było dużo.
teraz może niestety nie być to dużo. Mógłbym za to zrobić 2 rebirthy, prawie 3. Dobra, niech jeszcze tutaj to się chwilę pootwiera, tylko niech mi dropi tylko to. Idziemy dalej resztę mapek odblokować. Dobra, za bardzo już mi nic nie wyleciało, idziemy na drugi world odblokować sobie te mapki. Jakby nie powinno nam to długo zająć, bo mamy giga dużo powera. Myślę, że na spokojnie sobie dojdziemy do ostatniej mapki. Ja w sumie nie pamiętam, którą ja ostatnio odblokowałem. Jak ja chyba grałem, to był ostatnim światem ten świat z gwiazdą, tak mi się wydaje. Ten słoneczny, ale dobra, niech tutaj się nabija. Ile to musimy nabić? 75 bilionów. Dobra, to ja to nabijam. Chwilę to mi zajmie, pomimo tego, że to wszystko już tutaj na hita rozwalamy sobie. Dobra, i wydaje mi się, że ostatnią mapką, którą ja odblokowałem, jak grałem ostatni raz w Headpunch, była właśnie ta. I tutaj do odblokowania jeszcze ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery mapki. I ta maszynka robi chyba dopiero gdzieś tam na przedostatniej jest, a więc trochę jeszcze roboty jest. Jakby no nie ma sensu otwierać jajek z tej mapki, bo prawdopodobnie gorsze będą. No dokładnie tak, na pewno tutaj otwieram, bo tutaj są te pety z tego Marsa. A więc dobra, teraz musimy nabić 200 trylionów, mam dopiero 5 trylionów, a więc mało. Na razie chyba wszystko jeszcze na hita, na luzie rozwalamy. Ile w ogóle tu dostaniemy? Tu 20 trylionów dostajemy, no to 10 razy musimy sobie to przejść. No dobra, no to w sumie to będzie proste. Dobra, idę do ostatniej mapki, zobaczymy o co chodzi z tą całą Ruby maszynką. I w sumie tu jeszcze nagrody mamy, 10 trylionów i potki. Jaką potkę dostajemy? Na podwójny win. O właśnie, czemu ja tej potki nie odpaliłem? Mamy dwie potki i teraz dwa razy mniej będziemy musieli nabić tego. Dobra, i nabiłem już 5 QD na prawie przedostatnią mapkę. Jeszcze tutaj jedną mapkę musimy odblokować i tu właśnie będzie ta Ruby maszynka chyba. Zobaczymy, jak ona działa i co ona będzie dawać. I sprawdźmy w ogóle, czy tutaj będę wszystko w stanie jeszcze na hito rozwalić. Jestem ciekawy, czy w ogóle gdzieś jeszcze w topce się utrzymuje z tymi moimi rebirfami. Zaraz w sumie sprawdzimy. No tutaj już na hita... Nie, w sumie na styk wszystko na hita rozwalamy. Jeszcze tak naprawdę potki mogę użyć na podwójną siłę. Ale dobra, niech to się jeszcze farmi tutaj do tej mapki, żebyśmy zobaczyli, jak ta Ruby maszynka działa i pójdziemy sprawdzić, jak wygląda topka. I w ogóle na przedostatniej mapce chyba już są sekrety. W ogóle czy tutaj są? Wiem, że na pewno na przedostatniej mapce są już sekrety, bo do tej pory nie było sekretów, ale czytałem w update logu, że dodali teraz jakieś sekrety. Tutaj jeszcze nie ma nic o sekretach. Chociaż sekrety teoretycznie muszą być pokazane. W Rebirth Champions chyba nie ma sekretów pokazanych na jakby tej tabelce z petami. Dobra, i mamy 250 QD, więc możemy sobie pójść tutaj i tu mamy tą Ruby maszynkę. Zobaczmy, czy te pety będą Ruby. Znaczy, no mamy 80%. Zobaczmy, czy się uda. Dobra, na szczęście się udało. Te też możemy przerobić, ale jakby tak pewnie ich założyć nie będę mógł. Zobaczmy, czy te pety będą Ruby. Załóżmy je i czy coś nam założy. Założyło nam tego i on sporo, powiem wam, daje 48 tysięcy. I gdzie on jest? On jest tutaj. No jest taki Ruby. No ten fajny. Zbyt mocno czerwony, prawie go nie widać, ale ogólnie ciekawy efekt. I czy tutaj właśnie są te sekrety pokazane? Tu nie ma, więc prawdopodobnie jest tak jak w Rebirth Champions, że po prostu nie ma tych sekretów. Tu musi mieć 10 QN na tą ostatnią mapkę. Przydałoby się to wyfarmić. Wróćmy w ogóle na spawna zobaczyć, jak wygląda topka. Czy jeszcze się tam utrzymuje, jeżeli chodzi o Rebirth, bo no, jeżeli chodzi o moc, to wiadomo, że nie. Chociaż w sumie sprawdźmy. Nie, ja mam w ogóle biliony, tutaj mają tryliony ludzie. A jeżeli chodzi o Rebirthy, to no też spadłem z tej topki. 34 Rebirthy, ja mam 20. I mógłbym sobie teraz dwa zrobić. No dobra, może na koniec spróbujemy zrobić tego rebirfa. Na razie mi się nie będzie chciało na nowo nabijać tego. Tutaj już wszystko na hita niestety nie będzie szło. Chyba że odpalimy sobie potkę na podwójną siłę. No i też chyba nawet nie będzie szło na hita. No tu nie idziesz na hita. No ale prawie na hita idzie. Niech to się tak farmi. Jakby musimy tylko 10 QN wyfarmić na ostatnią mapkę. Dobra, i mamy 13 QN. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No tutaj dużo ludzi jest. Jaki to jest w ogóle mnożnik? Tu jest razy 35, a więc jest jeszcze większy niż na tym evencie. Ile tu jajko kosztuje? 250 QD, no to drogie jest to jajko. Dobra, tu jeszcze mamy trochę potki na laka. Otwórzmy sobie za wszystko może tutaj te jajka w taki sposób. Może coś nam ciekawego wyleci. Chociaż, kurczę, tutaj jeszcze przez 10 sekund jest jakby ten event. Przez 10 sekund sobie jeszcze siłę ponabijamy trochę, bo potrzebujemy dużo siły. Dobra, i teraz się event skończył i teraz sobie za wszystkie te winy otwórzmy jajka. Zobaczymy, czy cokolwiek nam wyleci. Dobra, jakoś super dużo się nie otworzyło. Czy coś lepszego nam wyleciało? No tutaj takie trzy piki nam wyleciały. Musimy nabić zdecydowanie więcej powera i później więcej winów. Niech to się nabija tak do 250 bilionów i spróbujemy wtedy to przejść. Bo tutaj obstawiam, że ściany już na starcie pewnie mają po 300 bilionów jakby HP. Dobra, mamy 250 bilionów siły, zobaczmy, jak to tu wygląda. No tutaj na starcie ściana ma 100 bilionów, no to trochę mniej niż się spodziewałem. No ale tu dalej się robi ciężej, chociaż i tak na luzie to jakoś... Znaczy może nie na luzie, ale tak prawie na luzie sobie to uwalimy. I tu dostajemy
10 QN na raz. Dobra, to niech się pofarmi trochę tego. Tutaj w ogóle znowu nagrody mamy, tutaj siły więcej mamy. I za 6 minut kolejne potki. Dobra, to niech to się przyfarmi trochę, żebyśmy więcej jajek mogli otworzyć, żeby chociaż jakaś, nie wiem, legenda mi poleciała czy coś takiego. Dobra, i wyfarmię sobie 510 QN. Zobaczmy, czy coś za to nam się uda trafić. Za to już otworzymy więcej jajek. Oby coś dobrego nam wyleciał, jakiś mityk czy coś takiego. Dobra, i powiem wam, że trochę mi się to wszystko otwiera. Tyle, że wyleciał nam tutaj mitykal i on daje 450 tysięcy, więc naprawdę dużo. Myślę, że całkiem niezły upgrade zrobiliśmy, ale dobra, w takim razie sobie przeróbmy jeszcze te pety, zobaczymy ile one będą dawać, kiedy przerobimy tutaj te, w sumie niedużo tych petów mamy. Tych mi się nawet nie chce ruszać. Tego jednego na golda sobie zróbmy. No i po skraftowaniu wygląda to w taki sposób. No, upgrade teamu mocny, ale dobra, dalszymi upgrade'ami zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.